Witam Państwa w ostatniej części dzisiejszego programu Piłkarskie Niższe Ligi. Kolejnym etapem, jakim zajmiemy się w dzisiejszym odcinku, będzie pojedynek Unii Miłoradzice i LZS Komorniki. Tutaj był nasz fotograf, poproszę o zdjęcia. Unia Miłoradzice, 15 zespół legnickiej klasy drugiej grupy, mierzył się z LZS-em Komorniki, który jest podobnie 14 w tabeli. Wynik 4-2 z korzyścią dla Miłoradzic. No powiem szczerze, te dwa zespoły chyba będą biły się do samego końca o to, aby się utrzymać. Na pewno obydwa zespoły będą się biły o to, żeby się utrzymać. No liczyłem troszeczkę więcej po zespole z Komorni, który zajął 4. miejsce w turnieju halowym w Krębocicach. No jak się okazuje, no turniej halowy to nie jest gra na trawie. No i ciężko będzie powalczyć o coś więcej niż tylko utrzymanie. No zobaczymy. No 15 i 14 miejsce ligowej tabeli. Podkreślamy. Sparingi. Chłodna głowa, trzeba do tego podejść w ten sposób. No zobaczymy, na co stać oba zespoły. Na pewno ta walka nie będzie łatwa. Nie będzie łatwa, bo obydwie grupy są wyrównane, zwłaszcza jeśli chodzi o dół tabeli. No myślę, że Unia Miłoradzice tym spotkaniem pokazała, że być może będzie jej łatwiej niż LZS-owi. No ale znowu Komorniki liczą, że wrócą na boisko we własnej wsi, nie będą musieli grać już w Polkowicach. To też może dać dodatkowy impuls. Jeżeli chodzi o pozostałe mecze sparingowe, to tylko tak krótko informacyjnie. Orla Wąsosz pokonała też silnego rywala, MKP Wołów 1-0. I tutaj chciałbym też podkreślić porażkę kolejną Kuźni Jawor, i to bardzo wysoką porażkę, z Drój Jedlina, aż 9-2, ale co warto nadmienić. Kuźnia prowadziła to w spotkaniu 1-0 do przerwy, no i po przerwie straciła aż 9 bramek. Dla mnie no, troszkę niewytłumaczalne, no, nie wiem, 4-5 zawodników zeszło z boiska? Z tego, co mi się udało dowiedzieć, no, dwóch zawodników doznało kontuzji w drugiej połowie. Być może było to spowodowane tym, że Kuźnia kończyła w osłabieniu mecz. To było jedyne wytłumaczenie tak wysokiej porażki, tym bardziej po bardzo dobrej pierwszej połowie. No tak, jeżeli chodzi o inne wyniki, Sparta Grębocice pokonała Płomień Radwanice 2-0, Czarni Rokitki i GKS Warta Bolesławiecka 1-1, no i Iskra Kochlice pokonała klasową Mewę Kunice 5-2. W końcowej fazie dzisiejszego programu przyjrzymy się przygotowaniom i poszczególnych zespołów, i ten przegląd przygotowań zaczniemy może od Iskry Księgienice. Posłuchajmy trenera Postrożnego, jak będzie wyglądał dalszy etap przygotowań do nadchodzącej rundy. W Iskrze Księgienice wciąż trenują na wysokich obciążeniach. Jak zapowiada szkoleniowiec zespołu z gminy Lubin, w najbliższym czasie przyjdzie czas na zmniejszenie jednostek treningowych. Dużo wytrzymałości szybkościowej, dużo piłki przy nodze. Także myślę, że tydzień, dwa tygodnie będzie pracy, później będziemy schodzić delikatnie z treningów w gry różnego rodzaju, taktyczne różnego rodzaju sposoby rozgrywania piłki, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Zespół z Księgienic przed rundą wiosenną ma duże problemy kadrowe, które utrudniają przygotowania. No właśnie, jak wcześniej wspomniałem, jest bardzo ciężko teraz. Sytuację kadrową mam bardzo ciężką na dzień dzisiejszy. Trzech zawodników odeszło spod całego składu. Nikt nie został zakontraktowany, także gramy tymi chłopakami, którzy graliśmy we wcześniejszej rundzie. Na dzień dzisiejszy nie zapowiada się mocniej kadrowych. A wiadomo, został jeszcze miesiąc czasu, może coś się wyklaruje na paru dniach, także będziemy mądrzejsi. Jeśli chodzi o Iskrę, to jednego można być pewnym. Woli walki temu zespołowi nikt nie będzie mógł odmówić w nadchodzących rozgrywkach. Właśnie przede wszystkim chciałem powierać dalej to determinację, osiągnięcie w każdym meczu sukces, czyli wygraną 3 punkty. Nie wiem, jak będzie sytuacja w grze kadrowa, ale na pewno chłopaki się nie podadzą, będziemy grać do końca. Ścisk jest niesamowity w ligowej tabeli, parę punktów, parę meczy i jest różnica. Zarówno z 7, jak i na miejsce spadkowe może w każdej chwili wyniknąć. Iskra Księgienice po rundzie jesiennej zajmuje 12 miejsce w tabeli klasy okręgowej. No właśnie, to co podkreślaliśmy, wola walki, tylko czy... No nie chcę odbierać nikomu oczywiście umiejętności, broń Boże, ale czy tą samą, czy w większości wolą walki można obronić tą okręgówkę i można liczyć na jakieś sukcesy? Jesteśmy w piłce nożnej wielokrotnie świadkami tego, że zespoły walczące potrafią także w wyższych klasach rozgrywkowych wygrać mecz, wywalczyć te punkty. No myślę, że Iskra Księgienice właśnie tą walką, tym zaangażowaniem w każdym meczu będzie w stanie mimo wszystko nie tyle utrzymać siły, ale także skończyć w środku tabeli. No, optymistycznie podchodzisz do tych kwestii. No, ja
Powiem tak, nadzieję mam, aczkolwiek no, patrząc realnie, myślę, że spokojnie się utrzymają, ale jednak w tej dolnej części tabeli. No zobaczymy. Zobaczmy, co do powiedzenia miał trener Wołoch na temat przygotowań głównego kandydata do awansu do klasy okręgowej z drugiej grupy legnickiej klasy. Posłuchajmy materiału wideo. Dobrze przepracowane przygotowania będą bardzo ważne, ponieważ przed Odrą ciężka runda, w której wszyscy oczekują awansu do klasy okręgowej. Styczeń, bardzo ciężka praca pod względem motorycznym, tutaj współpraca z fizjoterapeutą, trenerem Krzysztofem Kosztyniakiem. Razem żeśmy tutaj układali jednostki treningowe i naprawdę wyglądało to bardzo fajnie. Natomiast luty już takie typowe założenia taktyczne, dużo zabawy z piłką i na tym się teraz tylko głównie skupiamy. Aby spełnić oczekiwania, Wścinawie pomyśleli również o wzmocnieniu składu, z czego zadowolenia nie kryje trener Odry. Jak zawsze się mówi, liga zweryfikuje. Ja tutaj chłopców uczulam na to, że to są tylko mecze kontrolne i należy tutaj zwrócić szczególną uwagę i skoncentrować się na naszej lidze. To, że z Orkanem Szydrzykowice wypadliśmy bardzo dobrze, to, że wygrywamy z drużynami z ligi wyżej, to jeszcze o niczym nie świadczy. My jesteśmy naprawdę skromni, gramy o jak najlepszy wynik, ja szanuję rywali. Nieważne, czy to jest Rudna, czy to są Siedliska, czy to jest Nowiza, która jest na ostatnim miejscu. Wszystkich traktujemy tak samo. Jednym z zawodników, którzy dołączyli do Odry Ścinawa, jest wypożyczony z KGHM Zanam Polkowice Dawid Seta. Na dzień dzisiejszy na pewno jest już w naszym klubie Paweł Pytlarz. Dawid Seta przyszedł na wypożyczenie z KS Polkowice. Mikołaj Ptak, tutaj bardzo się cieszę również z tego, że Mikołaj się odbudował w naszym młodym zespole i dostał szansę u trenera Jarosława Pedryca i znalazł się w szerokiej kadrze KS Polkowice. Również wrócił po przerwie, po kontuzjach, które go cały czas nękały, Przemek Tadla. Jest to także duże wzmocnienie dla naszego zespołu. Dużym, mam nadzieję, wzmocnieniem i bardzo dobrze się już prezentuje w meczach kontrolnych jest Dawid Trawka, który do nas dołączył. Darek Wieprzowski, którego też kontuzje męczyły, też już jest wyleczony. No i czekamy jeszcze oczywiście, Karol Pyzioł już zaczął trenować, także myślę, że tutaj też jest bardzo duże wzmocnienie. W najbliższym meczu sparingowym Odra Ścinawa podejmować będzie Grom Gromadzeń Wielowieś. Fajnie widać, fajnie profesjonalnie to wygląda. Gdzieś tam przygotowania w oparciu o konsultacje z fizjoterapeutą. Kadra się poszerzyła, wzmocniła moim zdaniem. No nie jest tylko z optymizmem patrzeć w przyszłość w Ścinawie. Myślę, że ten profesjonalizm idzie w parze z poziomem sportowym. No, poziom sportowy Odra Ścinawa prezentuje bardzo wysoki, jeśli chodzi o A-klasę. No, rozmawialiśmy z kilkoma zawodnikami z Orkana Szczytykowice, którzy twierdzą, że w takim składzie, z takim zaangażowaniem i z takimi umiejętnościami ten zespół poradziłby sobie w czwartej lidze. No, jestem tego samego zdania. Ja też tak uważam. Powiem szczerze, że widać tą pracę trenera Wołocha, który naprawdę ma co przekazać tym chłopakom. Te treningi są rozmaicone, byliśmy też niejednokrotnie, widzieliśmy. Widać przede wszystkim bardzo, bardzo dobre przygotowanie kondycyjne. Tam od pierwszej do ostatniej minuty na boisku jest ruch. Także no, myślę, że winszować tylko takiej pracy i życzyć zdrowia chłopakom. I coś z tego powinno się ciekawego urodzić. Na pewno powinno się z tego coś ciekawego urodzić, już się rodzi. No i jestem niemalże pewny, że po awansie do okręgówki, w co nie mam żadnych wątpliwości, ten zespół będzie się także bił o najwyższe cele w tamtej klasie rozgrywkowej. Podobny poziom sportowy, wydawać by się mogło, prezentuje zespół z Przemkowa, KS Huta Przemków. Zobaczmy, posłuchajmy, jak do dalszej części sezonu będzie przygotowywała się ta drużyna. Chcielibyśmy do okręgówki awansować, tylko mamy duże problemy w mieście. My gramy po prostu za darmo. Jest jedyny klub w Polsce, który nie dostał ani złotówki. Chłopcy sami się składają, wszyscy rodzice, dziadki, babcie, składamy się po złotych miesięcznie, tylko na tym bazujemy. Nie mamy 5 zł z klubu, nie dostaliśmy na klub. I robimy wszystko, dlatego wielki szacunek tej drużynie, że oni chcą grać. No jak słyszymy, te przygotowania jednak nie będą zbyt łatwe na pewno, bo no widać zaangażowanie, chęci, no ale słyszeliśmy w tym materiale, no, trochę nie do pomyślenia, że klub na poziomie A-klasowym, który walczy o okręgówkę, utrzymuje się tylko i wyłącznie, można powiedzieć, z pieniędzy zebranych w szatni. Ciężko w ogóle odnieść się do tej sytuacji, no bo z jednej strony rozumiem jedną stronę, która
chciałby jednego silnego klubu w Przemkowie, który by walczył o coś więcej niż tylko klasa okręgowa, ale z drugiej strony staram się tak zrozumieć chłopaków z Huty. Ten klub ma już swoją jakąś tradycję, był budowany, ma swoich kibiców. Na pewno ciężko będzie budować zespół, nie dostając ani złotówki. No liczę mimo wszystko, że coś się w tej sytuacji zmieni i Huta albo dostanie pieniądze, albo znajdzie jakiegoś sponsora, który będzie w stanie wspierać ten zespół. Bo jak pokazuje taki Bartek Oruba, na pewno można także z takiego zespołu wypłynąć. I tym więcej takich drużyn, tym lepiej dla lokalnej piłki. Tym większe gratulacje dla trenera, dla chłopaków, że mimo tych problemów potrafili, kolokwialnie mówiąc, wykręcić taki wynik. Analizując to, co powiedziałeś, oby nie było takiej sytuacji jak w Prochowicach i w Szczerzykowicach. Tam był podobny konflikt swojego czasu. Chęć połączenia drużyny w jedną nie udało się. No i niestety Prochowiczanka zapłaciła za to degradacją. Zabrakło środków finansowych. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku będzie inaczej. Z taką nadzieją kończymy to dzisiejsze wydanie programu Piłkarskie Niższe Ligi. Żegnają się z Państwem Adam Michalik oraz Radosław Salamon. Do zobaczenia.